Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Mam już tutaj gotowy układ, w centrum którego jest energia z poniedziałku, czyli możemy czuć się w bardzo podobny sposób. Tak pewni siebie, tacy osadzeni w rzeczywistości, w tym świecie materialnym. I wydaje mi się, że ten król denarów znowu przyszedł, żeby pomóc nam zrobić porządki. Te dwie karty są bardzo blisko siebie. One w tej klasycznej talii bardzo są podobne. Tak więc tutaj te zmiany są widoczne. Zmiana pojawiła się wczoraj wieczorem. Tutaj jeszcze podbija ją właśnie ten rycerz kielichów. I wydaje mi się, że zmiany w naszym nastawieniu, zmiany w nas będą dotyczyły jakiegoś poczucia nierzeczywistości sytuacji. Po prostu ten król denarów nastawia w zupełnie inny sposób zwrotnicę do realizacji naszych celów i zaczynamy zupełnie inaczej pojmować to, co się dzieje wokół nas. I to nam daje wytchnienie, to nam daje spokój, to nam daje błogość, która się tutaj pokazała. Także powolutku idziemy już w takich bardzo pozytywnych energiach w stronę właściwej realizacji tych naszych celów. No oczywiście przed nami weekend, także ten nastrój na pewno też będzie pozytywny. To nie znaczy, że ta walka dobiegła końca. Nadal pojawiła się siódemka buław, trzeba będzie jeszcze coś tam przejść, ale myślę, że już będziemy wiedzieć przynajmniej na czym stoimy i w którą stronę idziemy konkretnie. Żeby realizować swoje pragnienia, ten konkret, ta specyfikacja tego, czego my tak naprawdę chcemy, jest bardzo ważna. Z tyłu talii, tutaj mi się przy jakiejś umowie, być może w tym tygodniu już raz pokazał się ten as denarów w tym samym miejscu, wtedy przy tym asie denarów był widoczny diabeł. Ja wtedy Was ostrzegałam przed różnymi takimi niedopowiedzeniami albo wiadomościami pisanymi małym drukiem, albo też z gwiazdką. Tak więc tutaj może to być z tym związane, może przy jakiejś umowie wyjść na jaw, jakaś nieprzyjemna sytuacja, tak więc tutaj po raz kolejny zwracam Wam na to uwagę. Takie informacje ode mnie, jeśli chodzi o karty dnia na czwartek. Wszystkiego dobrego, kochani.